Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na krótkim briefingu prasowym Prawa i Sprawiedliwości. Przed nami miesiąc wrzesień, a więc miesiąc, w którym rozpoczyna się rok szkolny. I w związku z tym dzisiaj spotykamy się z Państwem, żeby przypomnieć o programie Start Plus. Jest to program, którego celem jest umożliwienie dobrego startu w nowym roku szkolnym naszym dzieciom i młodzieży, które uczęszczają do szkół. Chciałbym powiedzieć, że złożono w tej chwili, jeżeli chodzi o Włocławek, ponad 7 tysięcy wniosków, więc 7 tysięcy osób te wnioski złożyły, jeżeli chodzi o dofinansowanie 300 zł na tak zwaną wyprawkę, ale pozostaje jeszcze do złożenia drugie tyle, bo tak naprawdę osób, które są uprawnione, jest 13 tysięcy ponad, a więc to oznacza, że jest jeszcze wiele tych wniosków do złożenia i do przerobienia i tym samym te środki powinny spłynąć do miasta. Stąd za Państwa pośrednictwem dzisiaj na początku roku apel o to, żeby mieszkańcy naszego miasta składali ten wniosek, te wnioski i wydatkowali środki na cele związane z właśnie szkołą tutaj we Włocławku. Bardzo proszę pani radna, nauczyciel, o kilka słów w tej sprawie, pani Mariola Gawłowska. Szanowni Państwo, absolutnie coś dobrego wydarzyło się teraz dla polskich rodzin, dla polskich dzieci. Właśnie początek roku, kiedy rodziny borykają się z finansami, a zapotrzebowanie jest bardzo duże na przybory szkolne, na książki, na wyprawki dla dzieci w różnych poziomach edukacyjnych. Tutaj absolutnie wydarzyło się coś dobrego, ponieważ realna kwota 300 zł na dziecko, które rozpoczyna naukę, to jest dobre przekierowanie pieniędzy, to jest prawdziwa dbałość o ucznia, prawdziwa dbałość o rodzinę i coś dobrego, realnego. Za to jesteśmy bardzo zadowoleni, my patrzący jako nauczyciele, rodzice, i niech te nasze nowe pokolenie dzieci rozwija się jak najwspanialej w naszym kraju. Bardzo dziękuję. Pan radny Wojciech Jaranowski. Szanowni Państwo, program Start Plus, albo inaczej 300 Plus, jest to program, który po raz pierwszy obejmuje wszystkich uczniów szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych. Nie było jeszcze takiego programu. Ponadto jest to program, który nie dotyczy tylko osób o niskich dochodach. Jest on przeznaczony dla wszystkich dzieci bez względu na dochód. Wnioski można było składać elektronicznie już od miesiąca lipca. Sporo osób z tego skorzystało. Od sierpnia przez wrzesień, październik, aż do listopada można składać wnioski w wersji papierowej do ośrodków pomocy społecznej. Ale drodzy rodzice, nie zwlekajcie, nie czekajcie. Jest to duży zastrzyk finansowy, który poprawi Wasze budżety domowe na cele edukacyjne. Wydatki na cele edukacyjne na pewno będą dobrze spożytkowane. Warto także podkreślić, że na terenie naszego byłego województwa włocławskiego wnioski spływają dosyć dobrze. Nie wiem, może tutaj we Włocławku jest gorsza informacja, ale na przykład w mieście i gminie Brześć Kujawski na 1100 uprawnionych złożono już 900 wniosków. Także apelujemy do rodziców miast i opiekunów uczniów z miasta Włocławek, żeby jak najszybciej skorzystali z tej pomocy finansowej. Jest to duży zastrzyk i myślę, że ten program będzie cieszył się popularnością również w następnych latach.